Przed nami 13. Hubertus Węgrowski. To święto myśliwych, leśników, rolników i jeźdźców. Dziś w sposób szczególny wspominają oni osobę zmarłego przed 2 laty, profesora Jana Szyszko, wybitnego polskiego naukowca, oddanego Polsce polityka, niezwykle szlachetnego człowieka. Profesor był wierny Panu Bogu i drugiemu człowiekowi. Jego takim mottem, które kiedy ja byłem obecny w jego otoczeniu, które przewodziło jego działaniom, jego myśli, w ogóle użytkowaniu lasów państwowych, użytkowaniu polskiej ziemi, rolników, myśliwych, jeźdźców. To, co też gromadzi właśnie Hubertus Węgrowski, którego on też był takim ojcem, uczestnikiem, na każdym tym Hubertusie był, to właśnie motto z Księgi Rodzaju. To, co powiedział Bóg do człowieka, co uważam, że jest dzisiaj, powinno być dzisiaj też mottem. Czyńcie sobie ziemię poddaną. Brakuje nam bardzo pana profesora w tej chwili. On był takim mentorem naszym takim wykładowcą, którego nawet na uczelni leśnej, gdzie wykładał, prawda, wszyscy go bardzo cenili. Był wielkim znawcą entomologii. Był wielkim, wielkim człowiekiem. Pan profesor Jan Szyszko był człowiekiem, który kochał przyrodę, kochał polską przyrodę, kochał leśników, doceniał naszą pracę, nas leśników, zawsze podkreślał, jak ważną rolę wykonujemy w właśnie zachowaniu bioróżnorodności w Polsce, że realizujemy działania, które nie wszyscy potrafią zrozumieć, ale one przynoszą istotny właśnie wymiar w postaci tej zróżnicowanej przyrody, którą możemy oglądać jeżdżąc po Polsce.